Siemano, jeżeli twój MacBook czasem nagrzewa się tak, że gotujesz na nim obiad, to znaczy, że masz problem. A ja w tym wideo pokażę ci, jak go rozwiązać. To może dwa słowa wstępu. MacBooki generalnie mają całkiem niezłe chłodzenie i przy normalnym użytkowaniu nawet nie uruchamiają wentylatorów. Jednak z czasem pasta termoprzewodząca, która jest zastosowana na procesorze, jakby to powiedzieć, schnie, twardnieje, no i już nie jest tak wydajna i Mac potrafi nawet w stanie spoczynku już uruchamiać wentylatory. A przy lekkim obciążeniu, czy nawet dużym obciążeniu, ma ochotę wystartować w kosmos. Zresztą posłuchajcie sami. Ze względu na to, że obudowa tego komputera wykonana jest z aluminium, dużą część ciepła oddają właśnie przez obudowę. I w miejscu, w którym mamy radiator, generalnie obudowa potrafi się całkiem nieźle nagrzewać i jest wręcz nieprzyjemnie gorąca. No dobra, to tyle słowa wstępu. Wiemy generalnie, że jest głośno i gorąco, więc zabierajmy się do roboty. Zaczynamy od rozkręcenia obudowy. Musimy odkręcić 10 malutkich śrubeczek, typowo makowym śrubokrętem. Warto zwrócić uwagę na to, że dwie śrubeczki znajdujące się nad ujściem wentylacji są krótsze od pozostałych. Generalnie jest to bardzo ważne z tego względu, że jeżeli będziemy próbować wkręcić te dłuższe w miejsce tych krótszych, po prostu uszkodzimy gwint. Po odkręceniu wszystkich śrubek po prostu podważamy obudowę i ukazuje nam się całe wnętrze komputera wraz z zespołem chłodzenia, który interesuje nas najbardziej. Jednak zanim zaczniemy przy czymkolwiek majstrować, dla bezpieczeństwa odepnijmy baterię od płyty głównej. Aby to zrobić, wystarczy podnieść materiał izolujący i delikatnie podważyć wtyczkę baterii. Możemy teraz przejść do rozbiórki chłodzenia. Pierwszym elementem, który należy usunąć, jest taka gumowa uszczelka, która izoluje radiator od obudowy. Wystarczy ją po prostu z wyczuciem wyciągnąć, delikatnie, aby nie rozerwać. Zwróćcie uwagę na kształt tej uszczelki, w jaki sposób jest montowana, aby w późniejszym czasie ułatwić sobie składanie. Następnie, aby odkręcić śruby trzymające radiator na procesorze, musimy odkleić z nich 4 gumowe zaślepki. 4 odsłonięte śruby odkręcamy przy użyciu Torxa. Następnie przechodzimy na koniec heatpipe'a, gdzie mamy jeszcze śrubkę na śrubokręt krzyżakowy. Po odkręceniu wszystkich delikatnie ruszamy radiatorem, aby odkleił się od procesora. Jak widzicie, pasta termoprzewodząca to jakiś dziwny zaschnięty glut, który już bardzo dawno temu stracił swoje właściwości. Musimy teraz wyczyścić procesor, jak i radiator. Najlepiej to zrobić przy użyciu papierowego ręcznika oraz alkoholu izopropylowego. Nakładamy nową pastę termoprzewodzącą. Ja akurat zastosowałem pastę od Silentum, bo taką miałem pod ręką. No i przystępujemy do składania wszystkich elementów do kupy. No to jak śpiewali bracia Figo Fagot. Pora na podsumowanie. Jak widzicie, sama wymiana pasty obniżyła temperaturę procesora o 12 stopni w stanie spoczynku. Ale co najważniejsze, nie pracuje wentylator, więc jest totalna cisza. W przypadku pracy pod obciążeniem sprawa już nie wygląda tak kolorowo, bo różnica wynosi tylko 4,5 stopnia, no ale jest to zawsze jakiś progres. Odrobinę też spadła temperatura samej obudowy. No i to by było na tyle. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, albo może nawet i subskrypcję. Do usłyszenia. Cześć.